Essa wariaty, witam was w kolejnym materiale Q&A, specjalnie Q&A na 1000 subskrypcji. Jak wspominałem w ostatnim materiale, mogliście zadawać tam pytanka i z tych pytanek jest dzisiejszy materiał. Tak więc zapraszam do oglądania. Lecimy z pierwszym pytaniem. Słuchajcie, tak się pochylę, tak będzie mi, myślę, że lepiej. Tutaj od Szymona jest sporo pytanek, jednak ja wybiorę no z dwa pytanka. Ja tak sobie ostatnio postanowiłem, że tak z dwa pytanka na osobę gdzieś będę wybierał. Z jakiego powodu? Ano z takiego, że nie chcę tak od razu się we wszystkim odkrywać, żeby też były pytanka na inne materiały, które gdzieś tam będą związane, właśnie takie Q&A. I co jeszcze? I to jeszcze, że chcę dać też szansę wszystkim, a w dzisiejszym materiale trochę tych pytanek się zebrało, a nie chcę, by materiał był jakiś zbyt obszerny, bo ja to się lubię rozgadywać. Tak więc w pierwszym pytaniu, czy chcesz przedłużyć kontrakt z Mieszkiem? I to jest takie pytanie, na które odpowiem w taki sposób, że chciałbym, żebyście trochę zrozumieli tego wszystkiego w przyszłości, jakbyście zadawali jakieś pytania, że tematy takie kontraktowe i tak dalej, chciałbym, żebyście gdzieś tam pomijali raczej, ponieważ no, ciężko jest mi na nie odpowiadać i to może, wiecie, gdzieś tam być przeciwko mnie czasem użyte, lub jak coś źle czasem powiem, to może być coś w moim kierunku kierowane, dlatego wolę takiego tematu unikać, chyba że to są jakieś proste pytania typu do kiedy mam kontrakt czy coś, takie, na które naprawdę mogę odpowiedzieć bez żadnego problemu. Drugie pytanie, czy zrobisz odcinek ile najszybciej powinniś na godzinę? Jest to ciekawa koncepcja i myślę, że możemy coś takiego zrealizować. I tu jest drugie takie pytanie, czy masz jakieś myśli o wypożyczeniu? I tu również ciężko by mi było o tym powiedzieć, ale chcę trochę w innym kierunku powiedzieć o tym temacie, że wypożyczenie raczej nie spotykałem się z czymś takim, chyba żeby z trzeciej ligi ktoś był wypożyczany. Chyba że ktoś z was był, no to możecie dać znać. Ale raczej wypożyczenie to, wiecie, tak jak ja na przykład byłem w Akademii Lecha Poznań i tam chłopaki byli pod pierwszą drużynę podpięci lub byli w rezerwach i no nie wiem, na przykład nie grali w tej drugiej lidze, to oni szukają gdzieś tam wypożyczeń w trzeciej lidze, gdzie będą się ogrywać i gdzie będą grać, i tam pewnie bardziej jest to potrzebne niż tutaj, gdy ja jestem w trzeciej lidze i raczej miałbym iść do czwartej, to tak chyba średnio to widzę. Czy czujesz różnicę pomiędzy treningami w Akademii a seniorką? Tu nie wiem, o jaką Akademię chodzi, czy tu chodzi o to Mieszko, czy o Lecha, ale na pewno trzeba by zrobić taki oddzielny materiał, nie wiem co o tym myślicie, na temat tych różnic między juniorską a seniorską piłką, bo mega bym się rozgadał, ale czy czuję różnicę? Czuję, jest konkretna różnica między właśnie tą juniorką a seniorką. Czy w kolejnych sezonach widzisz się w wyższych ligach? Oczywiście, że widzę się w wyższych ligach, moje ambicje chcą więcej, chcą dużo więcej. Ja też, wiecie, mam ten swój taki główny cel, znaleźć się na tej gali złotej piłki i raczej z trzeciej czy drugiej ligi polskiej ciężko by było się na niej znaleźć. Jak masz taką technikę, kurczę, XD? No, taką technikę z treningów głównie trenować, praca, jeszcze raz praca. Jako też ja zawsze byłem niższym zawodnikiem, to wiedziałem, że głównym moim takim motorem napędowym, taką główną moją charakterystyczną cechą musi być technika. To musi mnie wyróżniać i myślę, że ona jest na odpowiednim poziomie, nawet na miarę wysokim, ale jest jeszcze naprawdę sporo do roboty i czasem trochę mental odpada, trochę głowa odpada, przez to trochę to, co potrafię naprawdę dobrze technicznie, w meczu załóżmy nie wychodzi i jestem jak taki trochę przeciętny zawodnik technicznie. A naprawdę uważam, że mam bardzo duże umiejętności, jeśli chodzi o technikę. I tu jeszcze chciałbym nawiązać do tego, dlatego też fajnie, że takie pytanko padło, ponieważ jak wiecie, w moich celach chcę wydać własny kurs treningowy. I w tym kursie treningowym chciałbym z wami się podzielić moim doświadczeniem z tymi właśnie głównie treningami technicznymi, bo ja gdzieś tam za motorykę i tego typu rzeczy nie będę się zabierał, bo ja sam, że tak powiem, teraz szkolę się u jednego trenera w tym kierunku, więc gdzieś tam nie mógłbym czegoś takiego wam sprzedawać, bo ja się też na tym nie znam, w tym się zbytnio nie czuję, a tu jednak już jest pewne doświadczenie, parę lat spędziłem w Akademii Lecha, tam też troszeczkę doświadczenia się zebrało, tutaj seniorka, niektórzy zawodnicy ciekawi się przewijali, jak i dalej są, więc
No myślę, że będzie ciekawie, więc wyczekujcie, a dostaniecie naprawdę dawkę sporej wiedzy i podniesiecie swoje umiejętności, jestem tego pewien. Jaką szkołę wybrałeś po podstawówce? Po podstawówce oczywiście gimnazjum. Gimnazjum było to w Poznaniu, ponieważ dostałem się, gdy byłem w 6 klasie i dojeżdżałem już tam do Lecha, to byłem na testach później do właśnie gimnazjum, tego, gdzie tylko my jako zawodnicy Lecha byliśmy i tam się dostałem. Tam byłem rok, a później 2 lata gimnazjum już przenieśli mnie do Wronek. Super, skąd tak dobra, słabsza noga? Od dziecka ją trenowałeś, jak wspominasz okres w Lechu i moment, w którym zostałeś przez nich skreślony. No to zacznę trochę od końca z tym tematem, ponieważ często odpowiadałem na te tematy związane ze skreśleniem w Lechu i tym podobne rzeczy. To no, ciężka dla mnie sytuacja, ale z drugiej strony się cieszę, bo to mi pokazało, co ja tak naprawdę chcę w życiu robić. Troszeczkę się pozmieniało w moim życiu. Czuję się naprawdę bardzo spełniony, robiąc to, co robię w tym momencie. I można powiedzieć, że cieszę się z tego, jak to się wszystko potoczyło i jak ja sobie poradziłem z tą sytuacją. A jeśli chodzi o tą słabszą nogę i czy od dziecka trenowałem, ja miałem naprawdę warzywo. Tą słabszą nogą to było warzywo, zawsze to było warzywo, ja piłki nie mogłem nią podnieść. No a pozmieniało się tak, gdy wróciłem właśnie z Lecha tu do Gniezna i zacząłem stosować taką technikę 50 na 50, to wam taką jedną rzecz tylko mogę zdradzić, że właśnie wiecie, 10 lewą, 10 prawą. Jak coś robiłem 10 lewą, to robiłem też 10 prawą. I tak to było, ale resztę rzeczy i ćwiczeń, które stosowałem i stosuję na tą słabszą nogę, że jest taka jaka jest, to będziecie mieli również w moich kursach treningowych, dlatego obserwujcie czujnie. Dziękuję wszystkim za pytanka, zostało jeszcze kilka z nich, ale mówię, zostawimy sobie to, że tak powiem, na później. Jak naprawdę były to ważne pytania, to zadacie je na pewno w przyszłości, gdy coś kolejnego się pojawi. Na Instagramie też czasem pozwalam wam, daję wam możliwość na zadawanie pytań, gdy wstawiam pościka, więc tam również możecie zaobserwować mojego Instagrama. A ja dziękuję wam za obejrzenie dzisiejszego materiału, mam nadzieję, że nasłuchaliście się trochę, no trochę mądrych rzeczy, coś tam ciekawego powiedziałem, a ja dziękuję wam za obejrzenie materiału Essa Wariaty. Essa!